Po raz dziewiąty konkurs ogłosiliśmy na miejsce w domu studenta. Tak jak powiedziałem, celem tego konkursu jest to, żeby młodzież mieszkająca no trochę dalej od Koszalina zechciała przyjechać do nas studiować. Oczywiście dla studenta jest to duża oszczędność. Dysponujemy na razie, nasze możliwości to jedno miejsce, więc jedna osoba, ten pan Marcin, który wygrał, ale mi się wydaje, że to jest dobra promocja, bardzo dobra promocja uczelni, także dzięki waszej gazecie docieramy do sporej liczby potencjalnych studentów, ponieważ zwracamy się w zasadzie do studentów pierwszego roku, tak żeby oni mogli tutaj no, wygodnie zamieszkać, bo uważam, że nasze pokoje są bardzo dobre, poziom domu naszego studenta jest bardzo wysoki. No i cieszymy się, że jest duże zainteresowanie, że studenci startują. Nam to stwarza trochę problemu potem w przeliczaniu, liczeniu punktów, kto najlepiej wypadł. No ale jak co roku udaje nam się oczywiście pozyskać przynajmniej jednego studenta, który decyduje się studiować u nas, także dzięki temu, że ma miejsce w domu studenta. W tym roku jest 9 kierunków, przy czym my liczymy jako 2 kierunki pielęgniarstwo licencjackie i pielęgniarstwo magisterskie. Gdybyśmy liczyli jako jedne, to jest 8 kierunków. I tak jak powiedziałem, również dosłownie przedwczoraj, można by powiedzieć, dowiedzieliśmy się, że ministerstwo wyraziło zgodę na nowy kierunek sport, fitness, wellness i spa. To jest kierunek autorski naszej uczelni. Wiadomo, związane ze środowiskiem, z otoczeniem, jakie mamy na Pomorzu, na Wybrzeżu i będziemy przygotowywać się. Tam jeszcze musimy nanieść drobne poprawki. Senat jeszcze musi również się pochylić, ale jest już zgoda i na pewno w nowym roku akademickim będziemy nabór na ten kierunek będziemy ogłaszać i oczywiście wcześniej będziemy zachęcać wszystkich do tego, aby do nas przyszli studiować. Poprosimy również ośrodki, właśnie spa, uzdrowiska, żeby również nas wsparły, bo to będą przecież przyszłe kadry tych miejsc.